Jak zwykle. Jak zwykle, wszystko się szybko kończy. Mamy niedzielę, musimy ruszać już do domu. Jedziemy sobie jeszcze do Wisły, pojedziemy. Nie wiem, o, po światło idę. Do Wisły jeszcze jedziemy, także Wisłę zwiedzimy. Zobaczcie, jak ładnie strumyk płynie. On zasuwa. I tak to wygląda tutaj. Ulica Wierzbowa, a tu jest ulica Sosnowa. Tu jakieś boisko. Trasa narciarska tutaj jest. I krosowy tor rowerowy. O, widzieliście? A tutaj budują coś. Co to budują? A tu budują plac budowy. Nie wiem, co tu robią. No, jakbyśmy byli tutaj dłużej, można było się przejść tą trasą biegową, gdzie ona idzie, jak wjedzie. No ale no widzicie, czasu nie ma. No szczerze, trzeba przyjechać chyba na parę dni, bo na takie weekendy to jednak jest albo już nie chodzić w góry, bo już dwa szczyty są tu zdobyte, tylko przejście właśnie kawałkiem i zobaczymy, gdzie się dochodzi. No dobra, idziemy do auta i ruszamy. Idziemy jeszcze się przejść kawałek tutaj z cyrku. Tutaj na deptaczek idziemy w stronę skośni narciarskiej. I tutaj takiego jeszcze jest taki, jak to się nazywa? Park? Nie park? No, ten plac taki. Także tam pójdziemy, zobaczymy sobie też, jak to wygląda. No i zobaczcie, tu ładnie góry. Ładna pogoda jest, dlatego idziemy jeszcze się przejść, a później do Wisły skoczymy. Także zobaczymy, jak to będzie fajnie. To wygląda. Mówię, tutaj jeszcze nie byłem nigdy zimą. Ciekawe, czy są tutaj tramarze porozkładane więcej, czy nie. Zobaczymy. Zimą też tu przyjedziemy pewnie. O, i mamy tutaj jakiś taki teren. Można sobie pochodzić. Idziemy, zobaczymy, jak to wygląda. Tu są też kramarze przy okazji jakieś. Kramarze. Czemu ja mówię kramarze na to? Kramarze. Ale fontanna nie działa. Albo już wyłączyli na zimę. Tam zobaczymy, co tam jest dalej. I są ławeczki, można usiąść. Szkoda, że nie działa, nie? Dzień dobry, Szczerko. Tu co, można zdjęcie zrobić? No, albo wieczorem. O tym pomyślałem właśnie. O, a ładnie widać góry? Z tej strony też? Chciałem, by były lepsze widoki. Nie? Nie ma takich głów. O proszę. O, ramka jest. No. Nie? Ramka. Ramka, no. I ona jest podświetlana w nocy. Tak? No. To w ogóle też się świeci w nocy. Są ławeczki, tak. Tutaj woda spływa. Tutaj jak to wszystko działa, to pewnie fajnie wygląda. Tylko w tej chwili jeszcze nie działa. To jeszcze? Musimy jeszcze raz przyjechać? Wieczorem. Tu jest jakiś pomnik, hołdzie założycielom ratownictwa górskiego w Beskidach Szczyrk. W 52 roku. I tu mamy, o, jest tutaj fajne, jest strumyk, ładnie zrobiony. Ładny. Za mało, jest nawet mniejszym. To jest bardzo rozłożyste, jest na Szczyrk. A tu zobaczcie, jakie ładne kwiaty. I nad strumykiem. Tu można sobie siedzieć na ławce. Zobaczcie, fajnie. Powiem wam, że z daleka nie wygląda, że to takie duże jest. A to jednak jest jakaś wysokość. Ale to jest nawet, oni tu jeżdżą nawet latem chyba. Bo to jest ta trawa, że oni mogą też po tym latem zjeżdżać. Mi się zdaje. I wjeżdżają na kolejce sobie. Nie wchodzą pieszo. Aczkolwiek ciekawe, co można by wejść, no. Tu jest, o, tu i schodami, nie? Pyk, pyk, pyk. A zjechać na jabłuszku można? Tak. Wysoko, wysoko. I trybuny. Mamy starą kolejkę. A takim już pojechał Piotrek?
Takim wagonikiem byś wjechał? O, a jaki rower, o! Zobaczcie, jaki rower ekskluzywny. Jeszcze to jest na sztywnym? Nie, jest guma trochę. Jest guma nałożona. Ja pierdykam na tym jeździć. Ja cię sunę. No i proszę, można zrobić? Ze starego czegoś odnowić. Fajnie, bardzo fajne. I dojechaliśmy sobie do Szczyrku. Pfu, do Wisły, nie do Szczyrku. Tak się prezentuje. Tam jakieś chyba zawody są, bo słychać dzieciaki. Tam u góry jest fajny hotel Crystal. A tu jest drugi, nie wiem, któryś, gdzieś tu jeszcze jest Gołębiewski chyba hotel, mi się zdaje. Ale dobra, idziemy sobie, popatrzymy co tu mamy. O, a tutaj mamy wejście, jest kolejka. Można wjechać sobie kolejką na górę. Dobra, kolejkę masz tutaj, nie? No. Idziemy, zobaczymy, i jest Wisła. Wisła. Tu jakieś są zawody, odbywają się dla dzieci. Rzucę do kosza. Ale nie wiem, czy to tam jest dobrze nastawione. Zapraszamy serdecznie. Tu się pogoda dopisuje, to dużo osób jest. Dużo osób jest tutaj na dostaku, sobie spacerują. A, tu mamy karczmę. Chyba ty jedliśmy wtedy. Aga, no chwilę. Zobaczymy, jakie menu to jest, jakie ceny przy okazji. Co tu mamy? Wiosna, lato. Dania z wieprzowiny. Żeberko, co w pysku, poli 45. No i widziałem właśnie. Dania z drobiu, zupy, kwaśnica wileńska, zabielana 15. Macie tam jakieś misia na kuli? Fontanna. I fontanna, kula, tak? Te maseratki Audi to chyba są razem. O, proszę bardzo, Maserati stoi, bardzo ładne. Audica też zarąbista. Mamy kolejnego misia. Misia na kuli. Misio akrobata. Będzie widać stąd tą kolejkę. Stąd nie widać, już tamtym było widać. Stąd nie widać. Mówię, może wejdziemy, zobaczymy. I tak to się kończy. Tutaj roboty, przez to są tak korki.